Witajcie. To nasz taki codzienny rytuał poranny, do którego się już przyzwyczailiśmy i wcale nam już nie przeszkadza. Niech i Was to nie przeraża. Jest pierwsza koperta. Jest liścik. Cześć, przesłałem Ci monety, które były moimi pierwszymi tego typu znajdźkami. Mam nadzieję, że sprawią Ci tyle samo przyjemności, ile mi sprawiły, kiedy ich znalazłem. Kiedy życzę zdrowia, pozdrawiam biwaków. Chyba biwaków. Nie no, może jeden biwaków. A, jeszcze dwie monetki. Czyli też międzywojnie, zobacz. No, 28 międzywojnie. I jeszcze... pięciogwiazdkowe biwako. A tutaj jest, bo mi uciekło. Bardzo wyciąga, bardzo, bardzo delikatnie. I ja chyba muszę stać, a Waldziu musi delikatnie rozłożyć, bo jest to leżkowe słońce, które Waldziu sobie wybrał. Duża, mega duża fotografia. Aha. Czekaj, muszę zmienić klip. Tutaj jest akurat. To piękne zdjęcie jest od Leszka. Mamy tutaj z autografem. I Waldziu ma jeszcze... W sumie to mnie zastanawia. Co to jest? Bardziej to wygląda jak jakaś gąsienica. No i teraz będziesz miał rozkminkę. Co to jest? A widzisz, a to są takie kreatywne zabawki. Pamiętasz, na klubie Einsteina też czasem takie różne rzeczy dzieciaki robiły? Tak. Klub Einsteina... Zobacz. To takie miejsce w szpitalu. O, jest pani gwiazdeczka. To jest choinka. Dla mnie to jest pani gwiazdeczka. To jest choinka. Kwestia interpretacji rzeczywistości. Choinka. Cholipka. Tak, choinka. Wcale nie powiedziałem wcześniej choinka. Ale... Teraz duża paka. Duża paka. Maka paka. Ewentualnie korwino wirusia. Co to jest? Hołdowe polskie motocykle. Ciekawe co to. Coś ładnego. Ornem. Jakie to ładne. Kolekcjonerski przedmiot i certyfikat. Dostaliśmy certyfikat mamy. Dwie dodatkowe monety. Złotówka z 2019. Możesz tutaj położyć? To znaczy 5 złotych 2019, kolekcjonerskie. I monetę z 2 lata po śmierci Lenina. Kopiec wyzwolenia. Ale nagraj to. Jakie to jest ładne. Bardziej mnie ciekawi tatu tej paki. Czyli popatrz, już się zbiera cała wyprawka dla Ciebie. Już jest tak, koszulka, czapka, torebka. Do torebki wsadzisz swój własny kubek. Przyczepisz nożą łopatkę. Kluskę śląską, proszę.
Mr. Paloch. Nie, po prostu. Passenger, Mr. Paloch. Pośmieszkowaliśmy sobie rodem z misia. A tutaj popatrzcie, jakie to są motory. Niektóre nazwy znam. Juna gdzieś się o uszy obił. Albo osa. Ale są to bardzo pięknie wydane numizmaty. Nie pokazuję drugiej strony, bo tam z drugiej strony jest po prostu reklama Orlenu. Tutaj od Leszka ma swoje własne filmówki. Przylepka od Biwakowa. I dwie monetki z Międzywojnia. O Międzywojniu troszeczkę tam opowiem na końcu. No i to piękne, piękne zdjęcie od Leszka. A tutaj możecie zobaczyć, dlaczego nie czasami wyłączam głos, bo przyjechała betoniarka. A to już zdjęcie, które Waldziu chciał mieć przy łóżku. I tak ogólnie szykuję sobie półeczkę na swoje własne skarby. Jeszcze w skrzynce były dzisiaj. Także to taka szybka dogryweczka. A szybki spadek? Co to jest, synku? Ja zaraz... Będziesz miał... Mark niemiecki. Jedna marka, tak? Tak. A tak to nie zobaczę, bo ciemno. A z którego roku? Czekaj. Wiesz, że matka ślepa. 1875. 1875. O! Papier toaletowy. Zobacz. Orzeł. To jest ten mały orzeł, czyli to jest ta... Czemu ja wcześniej zrozumiałam orzech? Piękna noreczka. Mogę wyjmować pozostałą zawartość? Jeszcze przeczytaj. Dobra. Potem jeszcze... Witaj, przesyłam Ci szczęśliwą letę, niech i Tobie przeniesie tyle szczęścia, co inni. Pozdrowienie, bibliotekarz, rozkaz, dwukropek, zamknij nawias. No. Dwukropek, zamknij nawias, czyli była uśmiechnięta buźka. Tak. Już mogę zabrać się do tej paczki? O, dziękujemy bibliotekarzu. Taka stara mareczka. Piękne. Orzeł. O, a to już z drugiej paczuszki, tak? Tak, ze śrubą jeszcze. To jest odznaka 1915. 5 zł z lat 60, wczesnych lat 60. O, to jest replika. Ja później sprawdzę. 2 pensy. O. Ja później sprawdzę, co to jest za orzeł. Piękny. Czyli widać, że polski. Tak, synku. Widzicie? 10 zł. Widzicie te gromy? Znowu z lat 60. Puszczam wzrokiem. Doczekaj, Waldziu, ułóż, tak? 10 zł tym razem z lat 50. O, widzisz takie z piękną patynką. 10 pensów. O, czyli jest kościuszko. Korona czeska, jest 10 rybak. Koron z 2002. Jest Elżbieta. Ta monetka śmieszna. Nie, śmieszna. To czeska jest chyba. Moneta z Wehrmachtu? Bo widać gapę. Orzeła z swastyką, czyli to jest ta cynkowa, o ile się nie mylę. 5 pensów. Jak panowie detektoryście mówią, brzydki orzeł. No ale trudno. No w sumie to się jeszcze nie dziwię, no bo no wiadomo. Jest Elżbieta. Tylko teraz. Pani się nie rozczytam. To pokaż, może jest. A, cent. Centuś? Tak, czyli tak jak myślałem, Lincoln. Podsumowanie teraz.
No, to jest wieczorne podsumowanie w środę. Mark niemiecki z powodu tego listu. Mam nadzieję, że da mi tyle samo szczęścia, co pan dawał. Bo kiedy pan był jego właścicielem, jeszcze orzeł polski ze śrubą. W telewizji snooker, który bardzo lubię. Trump myśli nad kolejną zagrywką. A ja troszkę opowiem o międzywojniu, które ma niesamowity urok. To jest złotóweczka. Tak jak mówiłam, jej projektantem był Mieczysław Kotarbiński. Ta złotówka wychodziła tylko w jednym roku, znaczy inaczej, była bita tylko z jednym rocznikiem, 1929. To moneta niklowa, waży 7 gram. A tutaj będą groszaki, których projektantem jest Wojciech Jastrzębowski. To są grosze, które też miały jeden rocznik bicia, chociaż do obiegu zostały wprowadzone w 1924 roku. To wszystkie mają datę 1923. I jak pewnie spora część detektorystów wie, że to też są monetki niklowe, właśnie z tym 23. Natomiast w 1940 wprowadzono do obiegu monety cynkowe, które się bardzo szybko utleniały i rozsypywały. Dziesięciogroszówka była bita tylko w jednym miejscu, w mennicy w Le Locle w Szwajcarii. Natomiast do 20 i 50 dodatkowo były jeszcze bite w Wiedniu i w Utrechcie. Jeśli chodzi o dwójkę, tak samo później piątkę i jedynkę, no to one były bite w przeróżnych latach, czyli w zasadzie od 23 do 39. One były bite w mennicy warszawskiej, tylko jeden rocznik jednego grosza, ten pierwszy, 1923, ja nie mam tutaj jednego grosza, były bite w mennicy w Anglii. I tak samo projektantem jedynki, dwójki i piątki jest Wojciech Jastrzębowski, który miał taki dosyć ciekawy życiorys. Kiedy jeszcze się uczył, był studentem Mehofera, czyli jednego z czołowych malarzy młodej Polski. Gdy wybuchła wojna, był w Londynie, tam się gdzieś udzielał. Do Polski wrócił w 1947. Ale co ciekawe, nie został potraktowany źle, jak większość wracających tamtymi czasy, ale wręcz przeciwnie, został dosyć szybko mianowany profesorem zwyczajnym, a później dostał nominację na rektora wyższej uczelni. Również wiele rzeczy ciągle projektował, udzielał się, był między innymi twórcą awersu rybaka. A jeśli chodzi o Mieczysława Kotarbińskiego, który był projektantem złotówki, to między innymi on też zaprojektował wzór orderu Orła Białego, Polonie Restituty i Krzyża Niepodległości. A to mały zachodzik. Dobranoc.